Witamy! Przed nami prawdziwa uczta dla koneserów futbolu. Oto starcie triumfatorów ostatniej edycji europejskich pucharów. Mecz o Super Puchar Europy. Na stanowisku komentatorskim meldują się Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Faworytami tych spotkań są tradycyjnie zwycięzcy UEFA Champions League. Lecz ich rywali w żadnym razie nie wolno lekceważyć. Zapowiada się ekscytujące spotkanie. Lada moment, pierwszy gwizdek. Chelsea zagra z Villarrealem. Mecz o Super Puchar Europy to zawsze dodatkowa nagroda dla obu drużyn, które w zeszłym sezonie okazały się najlepsze w europejskich pucharach. Niegdyś niesłusznie traktowany po macoszemu, teraz na dobre wpisał się w piłkarski kalendarz, przyciągając przed telewizory coraz większe rzesze widzów. W takim składzie zagra dzisiaj Chelsea. Zobaczymy ich w ustawieniu 5-2-3 z dużym naciskiem położonym na grę obronną. Zagrają co prawda systemem z pięcioma obrońcami, ale część z nich, zapewne boczni obrońcy, będzie musiała przejąć ciężar gry w środku pola i wspierać akcje ofensywne. Początkowo przepisy o spalonym, wprowadzone w 1873 roku, mówiło o trzech zawodnikach między napastnikiem a bramką. Zmieniło się to wskutek sposobu gry Irlandczyka Billiego McCrackena, który do perfekcji opanował robienie w odpowiednim momencie kroku do przodu. Gdy trik ten się spopularyzował, zmieniono przepisy i odtąd między napastnikiem a bramką musiało być już tylko dwóch rywali. Oto dzisiejszy skład Villarrealu. Zagrają dzisiaj klasycznym wariantem 4-4-2 z mocnymi liniami obrony i pomocy. To ustawienie zapewnia równomierne pokrycie całego pola gry. Boczni pomocnicy muszą dzielić swoją uwagę między ofensywę i defensywę, podczas ataku wychodząc na skrzydła, a w razie konieczności ochrony własnej bramki wspomagając skrajnych obrońców. Gerard Moreno. Przy piłce Parejo. Nie był dobrze ustawiony Thiago Silva. Czy będzie prowadzenie? I gol! Piłka w siatce! Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. No, może być groźnie. Chelsea atakuje. Kante. Mason Mount. Obrońca dobrze to przerywa. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Kante. Werner teraz ma piłkę. Kapitalnie to zrobił! Chyba będzie gol! Prawidłowa reakcja, oddalił niebezpieczeństwo. Mario Gaspar. Ale śliczne podanie. Gracze Villarrealu cierpliwie grają piłką. To może być bramka. Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Atak Chelsea. Zbiega teraz w pole karne. Mamy bramkę! Wyrównanie! A jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Po technicznym, mierzonym strzale z pół dystansu piłka wpada do bramki akurat tak, jak to sobie obmyślił strzelec. Jest 1-1. Remis.
Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Będzie okazja. I znowu bramka. Dwa szybkie gole. Jeden po drugim. Zdecydowanie prowadzą. Co do milisekundy wymierzył to podanie w uliczkę, żeby nie było spalonego. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Parejo. Trigueros. Pulisic. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Z tej pozycji może uderzyć. Pięknie się ten mecz układa dla Chelsea. Londyńczycy powiększyli prowadzenie. Teraz mają już 2 bramki przewagi. Obejrzyjmy jeszcze raz tę akcję na spokojnie. Cóż, bramkarz nie miał za wiele do powiedzenia. Mógł tylko zgadywać, czy rozegrają to między sobą, czy jeden z nich zakończy tę akcję indywidualnie. Obrona się nie popisała. 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Werner. Pięknie go dostrzegł. No trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Udane podanie górą, to może zagrozić bramce. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Kante. Mason Mount. Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Poza boczną linią piłka. Będziemy mieli wrzut z autu. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Mario Gaspar. Trigueros. I stracili piłkę. Zawodnicy Chelsea pozwalają rywalom grać piłką, ale nie ma to większego wpływu na wynik, mimo że rzadko... Ma teraz trochę miejsca. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Trigueros. Pedrasa. Parejo. Moi Gomez. To się nazywa krycie na radar. Pedrasa może teraz zacentrować. Wygrany ten pojedynek 1-1. Skutecznie osłania piłkę. N'Golo Kante skutecznie przejął piłkę. Mogą teraz skarcić rywali. N'Golo Kante z powrotem przy piłce. Timo Werner. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przejęciu piłki od razu włączyli 5. bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Trigueros. Mario Gaspar. Z piłką Moreno. Paco Alcácer. Zbyt mocny lob. Tam już nikt nie dojdzie do tej piłki. Jorginho. Pulisic. Jorginho z piłką. Werner. Kante. Mason Mount.
Simo i Gomez. Parejo ma teraz piłkę. Paco Alcácer. Stracili piłkę. Pulisic. Koniec znakomitej pierwszej połowy. Z taką grą nie mogą tutaj przegrać. Sędzia gwizdze, rozpoczynając drugą połowę finału Superpucharu Europy. Niebawem przekonamy się, która z drużyn wzniesie dziś ten puchar. Trigueros. Mario Gaspar. Przy piłce Albiol. Paco Alcácer. Parejo. Gerard Moreno. Przy piłce Paco Alcácer. Nieudana próba. Ach, szkoda, nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją, podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Rüdiger. Andreas Christensen. Kante. Werner. Atak Chelsea. Chelsea straciła piłkę. No i kolejne jego dobre podanie. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Gerard Moreno. Paco Alcácer. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Jorginho. Będzie okazja do kontrataku. Wyszli dobrze z kontrą, ale zabrakło koncentracji. No, chyba pomału szykuje nam się zmiana. Jorginho. Kante z piłką. Świetnie minął teraz obronę. Ależ niewiele zabrakło, a miałby hat-tricka. O tym, że umie strzelać bramki, przekonaliśmy się już dzisiaj dwukrotnie, ale tym razem mu nie wyszło. Pedrasa. Moi Gomez. Trzeba to dobrze rozegrać. No i będziemy mieli aut. Jorginho. Piłkę ma Rüdiger. Chelsea źle i przejmują rywale. Gerard Moreno. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Werner. Parejo. Mario Gaspar. Coquelin. Paco Alcácer. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Thiago Silva. Azpilicueta. Chelsea atakuje wzdłuż linii bocznej boiska. Sporo wolnej przestrzeni. Co z tego wyniknie? Ratuje sytuację. To było niebezpieczne. Piłka oddana rywalom. Andreas Christensen. Moi Gomez. Paco Alcácer. Piłka trafia do przeciwników. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Jorginho.
Czy celnie teraz dośrodkuje? No, zablokował to dośrodkowanie. Hakim Ziyech. Jorginho z piłką. Ależ wywiódł obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. I będzie rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Decyduje się na strzał. Ależ to wybronił. Co za interwencja, proszę Państwa. Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale. Karny. Tym faulem może zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację, Darek. Tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. Zobaczmy powtórkę. Tak, nie ma żadnych wątpliwości. To był faul. Arbiter bez wahania wskazał na jedenastkę, jednak o dziwo nie pokazał kartki za faul. Najwyraźniej nie chciał karać zespołu dwukrotnie. Uznał, że rzut karny wystarczy. I bramka z rzutu karnego. Nie dość, że skutecznie, to pewnie wykonał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. 81. minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Gerard Moreno. Ruben Peña. Coquelin. Ale śliczne podanie. Gerard Moreno. Ma możliwość dośrodkowania. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Jorginho. I Ziyech przy piłce. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Aj, bardzo niecelnie teraz. Zostało ostatnie 120 sekund regulaminowego czasu gry. Coquelin. Carlos Bacca. Przy piłce Parejo. Strata rywali przy piłce Chelsea. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Może dośrodkować. A zatem jest zwycięstwo, jest Super Puchar UEFA, tytuł najlepszej drużyny kontynentu i fantastyczne wejście w nowy sezon. Czy może być lepiej? Zawsze może być lepiej. Oczywiście notują świetne wyniki i Super Puchar jest tego dowodem, ale zobaczymy, czy zmotywują się do powtórzenia sukcesów i w tym roku. Tak się przechodzi na stałe do historii, odnosząc triumfy seryjnie. W każdym razie teraz przyjmują zasłużone pochwały. Nie chciałbym odbierać nic stronie pokonanej, ale zwycięzcy zdobyli trofeum całkowicie zasłużenie. Byli po prostu lepsi, należała im się za to nagroda. Zgadza się, wygranie Super Pucharu to nie przelewki. Ciężko pracowali na to, żeby znaleźć się tam, gdzie się obecnie znajdują. To pierwsze trofeum w sezonie może też ich podbudować przed nadchodzącymi rozgrywkami. Są zmęczeni, ale szczęśliwi. Wszyscy ustawiają się do pamiątkowego zdjęcia z trofeum. Aż im się błyszczą oczy z radości. Nieważne, które to jest trofeum. Dla wszystkich liczy się tylko ta chwila, uwieczniona dla potomności.